Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyły się uroczystości stulecia biskupstwa polowego w Polsce. 5 lutego 1919 roku papież Benedykt XV mianował biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej Stanisława Gala pierwszym biskupem polowym wojsk polskich. Etat utworzył dla niego naczelny wódz Józef Piłsudski. To przełomowe wydarzenie stało się możliwe dzięki wzajemnemu zrozumieniu i współpracy przywódców państwa polskiego, ówczesnej generalicji i kościoła. Stanisław Gall rozpoczął tworzenie struktur biskupstwa polowego. W 1918 roku jesienią Polska wybiła się na niepodległość. Przez kolejne miesiące toczyła się walka o poszerzenie naszych granic i biskup towarzyszył żołnierzom. Równocześnie organizował kapelanów na czas tej wielkiej wojny w roku 1920. Po zwycięstwie nad bolszewikami myślał, żeby zakładać parafie, żeby otwierać nowe świątynie. No, rozumiał, iż żołnierz potrzebuje placu apelowego, musztry, poligonu, ale równocześnie potrzebuje tej przestrzeni sakralnej. Od początku istnienia biskupstwa polowego pracą na rzecz wojska i ojczyzny wyróżniało się wielu księży, takich jak bohater wojny polsko-rosyjskiej z 1920 roku, major Ignacy Skorupka, czy apostoł Miłosierdzia Bożego Michał Sopoćko. Szafarzem sakramentu chrztu przyszłego papieża Jana Pawła II był kapelan wojskowy Franciszek Żak. Okres II wojny światowej to czas, gdy wojsko znalazło się pod duchowym przewodnictwem arcybiskupa Józefa Gawliny. Biskup Józef Gawlina wraz z rządem polskim opuścił naszą ojczyznę. Zorganizował duszpasterstwo armii Andersa, ale też duszpasterstwo w kraju. Część księży kapelanów zginęła, wielu zeszło do podziemia i posługiwało partyzantom. Wielu włączyło się akcję niepodległościową. Biskup Gawlina pięknie zapisał się w świadomości żołnierzy, choćby w bitwie o Monte Cassino. Towarzyszył żołnierzom przez całą II wojnę światową do momentu rozwiązania polskich sił zbrojnych na zachodzie, co nastąpiło w 1947 roku. W mrocznych czasach II wojny światowej jaśnieją blaskiem błogosławieni księża kapelani, tacy jak Franciszek Dachtera, ofiara pseudomedycznych eksperymentów, Marian Górecki, kapelan polskiej załogi na Westerplatte, czy Władysław Miegoń, męczennik Dachau, Józef Stanek, kapelan Powstania Warszawskiego, Bolesław Strzelecki, okrzyknięty przez rodaków świętym Franciszkiem, czy Jan Leon Ziółkowski, męczennik Katynia. Spośród 108 błogosławionych męczenników, 8 to błogosławieni kapelani, którzy służyli polskiej armii. Zostanie ogłoszony błogosławionym kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Polski był również kapelanem podczas Powstania Warszawskiego. Po wojnie duszpasterstwo zredukowano do Generalnego Dziekanatu Wojska Polskiego, który podlegał Ministerstwu Obrony Narodowej. Duchowni nie poddali się komunistycznemu reżimowi. Ksiądz Jerzy Popiełuszko zło zwyciężał dobrym aż do przelania krwi. 21 stycznia 1991 roku papież Jan Paweł II ustanowił ordynariat polowy w Polsce i mianował biskupem Sławoja Głudzia. Przekroczenie progu po raz pierwszy było największym wzruszeniem, bo wtedy powiedziałem i mury zwątpiły tej świątyni, czy przyjdzie tu kiedy prawowity biskup. I przyszedł, odtąd jest już katedrą polową. Tu bije serce ordynariatu polowego duszpasterstwa wojskowego. Tu się odbywały uroczystości i pogrzeby, począwszy od księdza Skorupki i pilotów, i premierów, i generałów. Stulecie ordynariatu to czasy ludzi i zdarzenia. Kolejni biskupi polowi. Biskup Tadeusz Płoski, który zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie prezydenckiego samolotu w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, i obecnie urzędujący biskup Józef Guzdek rozwijali ordynariat polowy, a szczególnie duszpasterstwo. Księża kapelani muszą być ludźmi bardzo otwartymi i wyczuwać potrzeby, które mają żołnierze, jeżeli chodzi o sprawy duchowe, religijne, moralne, aby im pomagać w rozwiązaniu różnego rodzaju dylematów. I oczywiście inne dylematy ma żołnierz, który przebywa w jednostce w kraju, inny żołnierz, który przebywa na misjach poza granicami naszej ojczyzny. Często niepokoi się, jak wygląda sytuacja w domu, z żoną, z dziećmi. Misje to szczególny rodzaj powołania w powołaniu kapelanów ordynariatu polowego.
Najważniejsze, żeby zachować równowagę ducha i tą równowagę ducha również wlewać w żołnierzy, szacunek wzajemny, budować relacje. Wiadomo, w trudnych warunkach podczas misji, zwłaszcza takich jak Irak czy Afganistan. Pytałem nieraz żołnierzy, czego oczekują, żeby być z nimi, nawet w trudnych sytuacjach. Połączenie kapłaństwa z mundurem to jest coś wspaniałego. Taka ewangelizacja w drodze. Ordynariat polowy doczekał stulecia działalności, a przed instytucją kolejne zadania. Tobie, Panie, zaufałem, to jest moje zawołanie, biskupie, żebyśmy wszyscy, i następcy moi, i wszyscy kapelani, potrafili zaufać Bogu, by On ich prowadził. Czasem tam, dokąd nie chce. Czasem z krzyżem, i to poważnym krzyżem na ramionach. Ale to jest jedyne, najważniejsze przesłanie na ten czas przed nami. Drogą Kościoła jest człowiek, żołnierz, jego rodzina. Bądź blisko. Nigdy tego człowieka nie możesz zdradzić. To jest bardzo prosta droga do świętości. Służyć Bogu i człowiekowi, ale trzeba duszę dać.